Stoimy w korku, oczywiście światła awaryjne włączone, dojeżdża za nami jeszcze paręnaście samochodów. Brat mówi, wyłącz już te światła, bo przecież za długo nimi świecisz. I dokładnie w tym momencie pamięć się urywa, pierwszy strzał, bardzo mocno dostajemy. Patrzę na brata, czy wszystko ok. Nagle drugi, wychodzimy z auta, kłęby kurzu, krzyk, patrzymy z tyłu za nami. No tam już praktycznie nie było nikogo, wisiały tylko szczątki. Natomiast ludzie krzyczeli, odpinaliśmy akumulatory, to co się dało. Uciekaliśmy na bok, żeby dalej się nikomu nic nie stało. No i powoli zaczynały się zjeżdżać służby drogowe. Na miejscu zostali tylko opatrzeni tak wstępnie, prawda? Ale służby specjalne ich wypuściły do domu i po przyjeździe tutaj w miejsce zamieszkania udali się do szpitala, bo takie były wytyczne tych służb. I w tym szpitalu dostali skierowanie do bardziej specjalistycznej placówki ortopedycznej. I chcieliśmy po prostu z pracy zarejestrować ich w takiej jednej z takiej placówce w Nowym Sączu na ulicy Batorego, czy to jest przychodnia Batorego, tak to się nazywa. Więc dzwoniliśmy z biura, ale i powiedzieliśmy, że po wypadku, to pani powiedziała, że najbliższy wolny termin jest za miesiąc. Ja troszeczkę się wziąłem od pracownicy po prostu telefon. Jeszcze raz tej pani mówię, że ona chyba nie rozumie nas dobrze, nie rozumie problemu, ponieważ oni są po wypadku, bolą ich po prostu szyje, górne części kręgosłupa. A ta pani powiedziała, że to ja jej nie rozumiem i że ona mi wyraźnie po polsku powiedziała, że teraz terminu nie ma i najbliższy termin jest za miesiąc. Jak zacząłem nalegać, żeby jednak przyjęła tych chłopaków, to pani powiedziała, że jestem śmieszny, że jestem bezczelny i odłożyła słuchawkę.